czy pojawiają się już inne propozycje zawodowe związane z dziennikarstwem? Pojawiają się, oczywiście, że się pojawiają. Tych telefonów jest mnóstwo również od moich kolegów, którzy mnie pytają, a może byś chciała przyjść do nas. To jest bardzo miłe i ja tak trochę się temu przyglądam. Powiem szczerze, że obiecałam sobie, mimo że była taka pokusa, że teraz nie mam tego głównego zajęcia, więc może powinnam zacząć szukać. Moje ego mi podpowiedziało, że a kim ty teraz jesteś? To może już nie jesteś dziennikarką, skoro nie masz pracy w telewizji. To było trudne i ja sobie pozwoliłam na te emocje i ja je wpuściłam. I ja uważam, że to jest może najbardziej wzbogacająca rzecz dla mnie w tym całym doświadczeniu. I świadomie podjęłam decyzję, że nie będę szukać, nie będę się jeszcze spotykać, że zostawię sobie tą przestrzeń, żeby przeżyć żałobę, żeby przeżyć te mnóstwo trudnych emocji, które do mnie przychodzą, bo tak jak mówię, kochałam tę pracę, dużo serca tam włożyłam, jest we mnie dużo takiego smutku i takiej, no mówię, takiego procesu żałoby, który muszę przeżyć i chcę sobie dać na to miejsce i nie chcę szukać gorączkowo, bo wiesz, nie wierzę, że wtedy coś mogę... Wiesz, jak tworzysz z tego, co już masz w głowie i w świadomości, to jest takie tworzenie powtarzalne z przeszłości, a ja chciałabym, żeby przyszło do mnie coś takiego, czego ja nawet nie jestem w stanie sama wymyślić, więc w takim jestem teraz miejscu, ale tak bardzo pozytywnie, z dużą ekscytacją, z radością, z nadzieją. Mam takie poczucie, że to ta sytuacja mi bardzo mocno pomaga budować moje wewnętrzne, takie swoje własne poczucie wartości, niezależne od niczego i od nikogo. Że ja jestem, że to jakby ja jestem wartością w samą sobie, a to wszystko dookoła się poukłada kompatybilnie, jakby we właściwej energii ze mną.